Na wstępie chcę przeprosić, bo coś źle przetłumaczyłem z Kobrą. A w poprzednim mówieniu, już nie pamiętam, o co chodziło. Ostatnie dwa tygodnie to jest po prostu masakra, jeżeli chodzi o studia. Ale dobra, coś tam źle zrobiłem, przepraszam. Przepraszam też, że nie sprawdziłem dokładnie. Ja robię scenariusze do filmu na podstawie notatek, potem jeszcze omawiam je z Desterem i te błędy się wkradają. Niestety. Dobra, ale rozdział zaczynamy od Kobry, który nie dowierza, że ktoś usiadł na pustym tronie, bo jak nazwa wskazuje, nikogo tam nie powinno być. I wygląda na to, że Imu mówi o sobie w trzeciej osobie, chyba z wariatem, gdyż powiedział o sobie jako mu, że on jest podmiotem dwóch punktów toczącej się tutaj dyskusji między Kobrą a Gorosei. Dlatego zdecydował się tutaj przyjść i coś powiedzieć. Kobra odpowiada, że już wcześniej słyszał imię Imu. Był to jeden z 20 założycieli. Tutaj w domyśle, że jeden z liderów tych 20 rodzin, co zakładało Światowy Rząd. No i Kobra się zastanawia, czy to przypadek, że właśnie jeden z tych założycieli w przeszłości miał tak samo na imię. Imu jest tam zirytowany zachowaniem Kobry wobec niego, lecz ważniejsze jest to, co dalej mówi. Okazuje się, że przydrostek Di to przezwisko ich antycznych wrogów sprzed 800 lat. Imu określa, że znaczyło ono kiedyś znacznie więcej, a aktualnie jest tylko echem przeszłości i ludzie z Di w nazwie obecnie nawet nie wiedzą, co ono oznacza. Ostatecznie Imu przychodzi do tematu Lili, który go zirytował. Jest nim poddenerwowany, ponieważ królowa Lili 800 lat temu zrobiła wielki błąd. Kobra dopytuje, o co chodzi. Imu wyjaśnia, że to przez nią poneglyfy są rozsiane po świecie i dlatego piraci czy ludzie z Ohary mogą na nie polować. I mówi, że uwolnienie poneglyfów było sporym błędem dla rządu i albo to był przypadek, albo część wielkiego planu. Po tych słowach Gorosei wyciągają spluwy. Imu kontynuuje i zachęca Kobrę, by przeczytał pełne nazwisko Lili, które jest tam na liście od niej. Kobra w myślach stwierdza, że nie wyjdzie stąd żywy i pyta, czy jeśli powie to nazwisko, to go wypuszczą, lecz wąsaty z Gorosei mu kontruje, iż jego przeznaczenie zostało określone, kiedy zobaczył Ima. Kobra zaś w myślach mówi do siebie, że go to nie dziwi, bo jego zobaczenie to złamanie największego tabu świata. Na szczęście Sabo wszystko podsłuchuje, a Kobra kontynuuje, że list jest podpisany Nefertari di Lili. I tajemnicza strzałka nagle rani poważnie Kobrę. Chyba cienista strzałka, tak. Najprawdopodobniej to jest moc Imu. Sabo próbuje go ratować, po czym wykonuje atak także w stronę Ima. Ale Gorosei go obronili, zmieniając się w jakieś zmiennokształtne istoty. Przynajmniej według mojej interpretacji tych panelów. Tak to wygląda. Cieni jest 5 i Gorosei też było 5. W międzyczasie ślimakofon robi zdjęcie Sabo przy leżącym Kobrze. Sabo określa, że nie miał prawa widzieć, co tu się wyprawia. Kobra rozpoznaje Sabo i pyta, czemu go uratował. Sabo mu odpowiada, że akcja Rewo są bardziej skierowane w stronę niebieskich smoków i Sabo go pyta, czy zna Luffy'ego, a ten stwierdza, że Gumiak go nawet kiedyś uratował. Sabo próbuje się z Kobrą ewakuować, ale on go zniechęca do tego i namawia, by sam uciekał. Zwłaszcza, że Luffy'emu i Vivi trzeba wysłać wiadomość, że oboje należą do rodziny D. Jakby no, Luffy jest tego świadomy i wszyscy to wiedzą. Ale Vivi to faktycznie może zaskoczyć. Sabo aż sam dostaje retrosów, gdzie Ace nadał mu przydrostek D w dzieciństwie, także się ucieszył pewnie. No i znowu pojawia się cienista strzałka i rani uciekającą dwójkę. Kobra decyduje się poświęcić, by kupić trochę czasu, żeby Sabo uciekł. I mówi coś w stylu, że flaga świtu na nowo powieje. No i Kobra wierzy w Sabo, lecz jeden z tych cieni się skapnął, że ktoś ich podgląda. Okazuje się, że to był Łapol, który stwierdza, że jest już po nim i decyduje się uciekać. Idziemy dalej, bo spotkanie królów na Reverie dobiega końca. Królowie zauważają brak Łapola oraz Kobry. Shirahoshi żałuje, że nie mogła się pożegnać z Vivi.
która jednak została porwana przez CP0. Ona zamiast sobą przyjmuje się bardziej Shirahoshi, agenci jej mówią, że z rybią księżniczką wszystko ok. Jabra podsumowuje sytuację, iż to Leo oraz Sai odwrócili od niej uwagę po ataku na świętego Carlosa. Dowiadujemy się także o kłótni admirałów. Owa dwójka się pobiła, ponieważ Green Bull miał żal do Fujitory, że przez niego Revo łatwiej uwolnili niewolników. I ich rany po walce z Revo to tak naprawdę rany po ich własnej walce. No i uciekający Łapol przebija się przez ściany, no i wpada do pomieszczenia z Vivi, ona zabiera się z nim, agenci byli w szoku i nic z tym nie zrobili. Rozdział się właśnie tym zakończy. A sam chapter, no, na kosmicznym poziomie, tylko szkoda, że końcówka rozdziału wypada blado przy całej akcji z Gorosei oraz Imem. Moja ocena to mocne 9 na 10. Pierwszy temat to, skoro Imu wypowiadał się o Lili, jakby ją znał, jakie miałem wrażenie. To znaczy, że jest nieśmiertelny lub długowieczny. Nie sobie siedzi na tym pustym tronie już tak z 800 lat. Nawet Kobra kojarzył to imię. Podejrzewam więc tutaj intrygę, w której Imu wrobił w coś pozostałych 19 władców, doprowadzając do upadku starożytnego królestwa, a potem złożyli między sobą przysięgę, że więcej żadnego władcy przed nimi nie będzie. Ale to wszystko było właśnie planem Ima, a on sobie będzie teraz rządził, przynajmniej do obecnej fabuły, z cienia, tak? I skoro mowa o wielkim planie, to patrzcie, jak to wygląda. Imu się zastanawia, czy błąd Lili to był plan, czy przypadek. Ale my wiemy, że Oden kazał czekać z otwarciem granic na przybycie Joy Boya za tam 20 parę lat. Tak samo Joy Boy przeprosił Syrenię Księżniczkę na jednym z poneglyfów. To wręcz wygląda na plan, który Lili stworzyła z myślą o przyszłości. Przywodzi mi to na myśl grę Horizon Zero Dawn, uwaga tutaj spoilery, gdzie ludzkość wiedziała, że nie wygra wojny z maszynami, więc zrobili tak, by życie samo się odrodziło w przyszłości. Także tak samo mogło być z Joy Boyem i Lili. Wiedzieli, że wojny już nie wygrają przeciwko Imowi, to zrobili tak, by ktoś za nich to zrobił za ileś tam lat. I dobra, czym były te cienie? Moim zdaniem, jak mówiłem, to są Gorosei. Tylko po prostu Oda nie chciał ujawniać ich owoców już teraz i tyle. Takie jest moje zdanie. Aczkolwiek strzałka, która zraniła Kobrę oraz Sabo, uważam, że to już była moc Ima. Jego hak jest na tyle potężny, że nawet Sabo sobie z nim nie radzi. Może proste wyjaśnienie, lecz uważam, że prostota czasem jest najlepsza. I teraz przejdźmy do flagi Nowego Świtu, o której mówił Kobra. Wręcz, przynajmniej dla mnie, już się narzuca po tym rozdziale, że przydrostek D w nazwisku oznacza Dawn, czyli świt. Albo Dan się wymawiało. Coś takiego, no generalnie świt. Ile na Wano było to wspominane, to dajcie spokój. To świt, tamto świt. No i co? No i Kobra, mówiąc o tej fladze, chyba się domyślił, że ludzie z D będą świtem, który obali obecny cień w postaci Ima, czy tam noc. Tutaj zauważcie, że moc Luffy'ego po przebudzeniu powoduje, że on jest biały. A tutaj Imu walczy prawdopodobnie za pomocą cieni. Także mamy kontrast między ciemnością a światłem lub bielą, czy coś takiego. Także piszcie, co myślicie i na razie.